Gdy w połowie VI wieku zwaśnione ze sobą królestwa Europy Zachodniej walczyły ze sobą, Imperium Chińskie, zjednoczone przez dynastię Sui, rozpoczęło ekspansję na zachód, napotykając na swojej drodze powstające imperia arabskie, obejmujące swym zasięgiem północno-zachodnie Indie, zachodnią Azję Środkową, Iran, Afrykę, Hiszpanię, Imperium Tybetu, a także potężne Imperium Turkuckie, które podbiło swych dotychczasowych panów, Awarów, których niedobitki ścigały aż po granice Euroazji. To właśnie Turkuci połączyli ze sobą wszystkie peryferyjne obszary Euroazji, stając się cywilizacyjnym, kulturalnym i handlowym centrum całego znanego świata, spinając poprzez złotodajny, jedwabny szlak cały świat euroazjatycki. Centralna Eurazja znalazła się w centrum zainteresowania całego ówczesnego świata. I prawdą jest, że średniowiecze określano mianem wieków ciemnych, bo prawdziwe światło cywilizacji płonęło daleko w zurbanizowanym centrum Azji Środkowej, rzucając jedynie odległy cień na peryferyjne państwo Franków. W latach 567-571 Turkuci przejęli kontrolę nad stepem przedkaukaskim, a w 576 roku nad zachodnią częścią Wielkiego Stepu, uzyskując w ten sposób bezpośrednią granicę z ludami słowiańskimi zamieszkującymi ówczesną wschodnią Europę. W ten sposób plemiona zamieszkujące rejon Odrowiśla znalazły się u granic kupieckiego Imperium Turkutów, podczas gdy Germanie na trupie Imperium Romanum zajadle walczyli o ochłap upadłego imperium. Ludy słowiańskie modernizowały się bardzo szybko, nawiązując szerokie kontakty handlowe, wpinając się w późniejszym okresie w system światowego handlu poprzez kontakty z greckim Bizancjum czy państwem Chazarów. Średniowiecze to wieki jasne dla Europy Środkowej i Wschodniej, zaliczające szybko awans cywilizacyjny, chłonący nowoczesne rozwiązania, czego dobitnym przykładem są powstające na gruzach cywilizacji antycznej nowoczesne państwa słowiańskie. Jednak zanim to nastąpiło, rejon Odrowiśla doświadczył głębokiego kryzysu związanego najprawdopodobniej z wędrówkami ludów oraz w konsekwencji upadkiem dotychczasowego światowego systemu. Niebagatelne znaczenie miały także zmiany klimatyczne wywołane erupcjami wulkanów w roku 536, 540 i 547, kiedy to średnie globalne temperatury spadły o 3 stopnie, co miało szczególnie dotkliwe znaczenie dla ludów zamieszkujących na północ od linii Karpat. Okres ten, datowany na 536 aż 660 rok, nazwany był późnoantyczną małą epoką lodowcową i doprowadził do migracji żywiołu słowiańskiego z północy na południe Europy. Osłabione Imperium Bizantyjskie nie mogło temu przeciwdziałać. Penetrację Słowian na Bałkany datuje się od schyłku VI wieku do początku VII wieku. Ludy słowiańskie zalały południową Europę aż po wybrzeże Adriatyku, a następnie po opanowaniu umiejętności żeglugi wyspy Morza Egejskiego. Niemniej w okresie tym nie możemy mówić o żadnym wpływie politycznym resztek plemion zajmujących tereny współczesnej Polski. Jak wspomniałem, był to okres wielkiego regresu. Potwierdzają to badania archeologiczne. Znaleziska, które możemy datować na drugą połowę V wieku, są nader nieliczne. Jednak charakterystyka tych odkryć pozwala nam wysunąć hipotezę o podziale rejonu Odrowiśla na linii północ-południe. Linia ta miałaby przebiegać mniej więcej przez środek współczesnej Polski, podczas gdy południowa część aż do Karpat zerwała swój kontakt z kulturami okresu rzymskiego, to północna utrzymywała ją jeszcze przez jakiś czas. W okresie wędrówek ludów pewną ciągłość kulturową i osadniczą możemy odnaleźć w rejonie Pomorza. Rejon ten ekspandował kulturowo w pewnym stopniu na Skandynawię oraz na tereny położone na zachód od Odry. Odnajdowane w tym rejonie monety późnorzymskie czy solidy bizantyjskie świadczą o tym, że mimo olbrzymiego kryzysu utrzymywano szerokie kontakty handlowe. Świadczą o tym podobne znaleziska na Gotlandii, Bornholmie oraz na południowej i środkowej Szwecji. Wskazuje to na szerokie kontakty ludów słowiańskich z nadmorza Bałtyckiego z jednej strony z terenami naddunajskimi oraz zapewne z Italią, a z drugiej ze Szwecją, spinając ten wielki szlak handlowy w jedną całość. Należy jednak pamiętać, że większość ziem polskich przeżywa w tym okresie głęboki kryzys kulturowy, cywilizacyjny i gospodarczy. Charakterystyczny dla tego okresu jest zanik produkcji wysoko rozwiniętej technicznie ceramiki wytwarzanej na kole
czy upadek świętokrzyskiego ośrodka produkcji żelaza. Brak jest na terenach polskich większych ilości zabytków o cechach stylistycznych uznanych za charakterystyczne dla wędrówek ludów. To także dlatego tak trudne jest dla nas ustalenie w miarę pewnych dat wydarzeń. Na terenie Polski nie mamy prawie wcale grobów pochodzących z tego okresu, a te nieliczne pochówki ciałopalne cechują się ubogim wyposażeniem zmarłych. Odrodzenie w tym okresie możemy datować dopiero na początek VI wieku, co koreluje ze źródłami pisanymi. Bizantyjski historyk Simokates pod 595 rokiem zanotował pojawienie się Słowian mieszkających nad brzegami zachodniego oceanu. Pierwsze państwo słowiańskie powstało na południe od Karpat na terenie Czech i Moraw. Nie bez powodu tak się stało. Germanie w tym okresie nie byli właściwie zdolni do kolportowania zdobyczy cywilizacyjnych importowanych z zachodu, przez co dla Słowian stali się barierą. Ożywcze prądy płynęły za to ze wschodu i z południa. Chłonąc rozwiązania państwotwórcze od Awarów i Bizancjum, Słowianie około 623 roku stworzyli na terenie Czech, Moraw i Panonii pierwsze państwo, które do historii przeszło pod nazwą państwa Samone. Pierwsze państwo słowiańskie zaangażowane było politycznie na południu i na zachodzie Europy, tocząc spory z Awarami czy Frankami. Nie miał czasu Samon w bieżącej politycznej na ekspansję w kierunku północnym, zwłaszcza że ziemie od Rowiśla odradzały się dopiero, nie stanowiąc jeszcze interesującego łupu. Upadek państwa Samon po śmierci jego pierwszego i jedynego króla nie odbił się szerokim echem na ziemiach polskich, a być może dzięki temu udało się uniknąć podboju. Osobiście nie sądzę, by państwowo-twórcza idea państwa Samona przeniknęła na tereny zagospodarowane właśnie przez plemiona od Rowiśla. Jednak upadek pierwszego sowieckiego królestwa dał czas na stworzenie na ziemiach polskich organizacji zdolnej stawić opór przyszłemu państwu wielkomorawskiemu. Osłonięci od północy Morzem Bałtyckim, od zachodu biernymi plemionami germańskimi, od południa Karpatami, Słowianie zyskali cenny czas. Nie jest przedmiotem tego odcinka opisywanie historii państwa wielkomorawskiego. Powstało ono na początku IX wieku, przetrwało dokładnie 87 lat. W przeciwieństwie do państwa Samona odegrało ono rolę polityczną na terenach dzisiejszych Polski. Jednak zakres i znaczenie tego wpływu wciąż są przedmiotem dyskusji. Powszechnie przyjmuje się, że państwo wielkomorawskie sprawowało jakąś formę kontroli nad terenami współczesnego Śląska i Małopolski. Nie jest pewne, czy jest bezpośrednie zwierzchnictwo, czy jakaś forma zależności lennej nad tych ziem wobec Moraw. Wszelkie dowody w tej sprawie mają charakter poszlakowy. Odnalezienie w toku prac archeologicznych płacideł wielkomorawskich wcale nie musi świadczyć o podboju. Dosyć głośna i kontrowersyjna jest teza o chrzcie księcia Wiślickiego zapisana w żywotach świętego Metodego. Według tego wpisu książę Wiślicki został przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. Musiało to mieć miejsce w czasie drugiego pobytu Metodego na Wielkich Morawach w latach 873-885. Czasokres ten jest czasem zawężany między 876 a 879 rok. Pojawia się też koncepcja datowania na lata 890-892 i jest rozpatrywana w kontekście układu bawarsko-bułgarskiego zawartego w sierpniu 892 roku dotyczącego nałożenia embarga na handel solą z państwem wielkomorawskim. Znacznie bardziej prawdopodobna jest teza o lennej zależności Wiślan niż ich podboju. Niemniej bezspornym faktem jest aktywne uczestnictwo plemion zamieszkujących od Rowiśle w polityce międzynarodowej. Dobra koniunktura geopolityczna utrzymywała się od lat. Główny przeciwnik Polan w rejonie, czyli państwo niemieckie, zajęte było walką na wielu frontach. Od rdzenia państwa Polan oddzielały ich liczne i bitne plemiona słowiańskie. Podobną osłonę otrzymywały plemiona polskie od północy, a głęboka penetracja żywołu normańskiego jest wysoce wątpliwa. Południe wciąż stanowiło niebezpieczeństwo, lecz linia Karpat stanowiła potężną barierę, dzięki której penetracja wielkomorawska, jeżeli w ogóle występowała, nie była zbyt głęboka. Nic nie przemawia za tezą uzależnienia księcia Wiślickiego od Wielkich Moraw. Prawdopodobnie ich związek był dość luźny i miał charakter trybutarny. Podobnie pełna wątpliwości jest przynależność plemion śląskich do państwa wielkomorawskiego. Nie dysponujemy żadnym pewnym źródłem potwierdzającym tę tezę.
Istnieje kronika praskiego kronikarza Kosmasa z XII wieku wspominająca o takiej przynależności, lecz nie potwierdzają jej źródła pisane z IX i X wieku. Niemniej kilku badaczy przyjmuje zależność części plemion śląskich od państwa wielkomorawskiego, co według nich miało nastąpić przed rozprawą z potężnym księciem wiślickim, bądź też po opanowaniu Kotliny Czeskiej. Upadek państwa Awarów doprowadził do sytuacji, gdzie państwo wschodniofrankijskie stało się główną siłą polityczną tej części Europy, ale zaangażowane było ono w walki na wielu frontach i nie miało dość sił na penetrację rdzennych terenów Polan. Drugi potężny ośrodek cywilizacyjny, czyli Bizancjum, leżało w zbyt dużej odległości, by mogło w sposób istotny oddziaływać na ziemię Polan. Upadek państwa wielkomorawskiego otworzył nowe możliwości dla wchodzących na arenę polityczną plemian od Rowiśla. Tymczasem na tereny współczesnej Polski napłynęła ludność plemion naddunajskich. Przynajmniej taką wersję przedstawia nam ruski kronikarz Nestor. Według niego wypędzeni przez Włochów Słowianie naddunajscy mieli się schronić na terenie od Rowiśla i przyjąć miano Lęchów. Wśród Lęchów wymienia Nestor plemię Polan. Polanie po podbiciu Goplan i innych plemion zdominowali obszar dorzecza Warty. Na taki przebieg wydarzeń wskazują ślady masowego palenia grodów wielkopolskich Bronikowa, Bruszczewa czy Smarzewa. Polanie byli też doskonałymi organizatorami. Rozbudowali oni warownię w Grzybowie, Gieczu, Gninie, zmodernizowali gród w Gnieźnie oraz postawiono nowy w Poznaniu. Wszystko to w latach 939-942. W sposób oczywisty świadczy to o istnieniu dobrze zorganizowanej struktury politycznej zdolnej do przeprowadzania zakrojonych na szeroką skalę prac. Mniej więcej w tym samym czasie Polanie Wschodni wyemigrowali z obszaru Rusi. Dyskusyjna pozostaje kwestia ich połączenia z Polanami Zachodnimi. Logika wydarzeń podpowiada nam jednak takie rozwiązanie. Błyskawiczne postępy sugerują wzmocnienie Polan, którzy w drugiej połowie IX wieku dokonują podboju reszty Wielkopolski. Zurbanizowane centrum stanowiło podstawę do dalszych podbojów. Wciąż bardzo korzystna była sytuacja polityczna. Właściwie można by powiedzieć, że w historii Polski nigdy nie było lepszego okresu geopolitycznego. Wielowiekowy okres izolacji politycznej, ale nie gospodarczej i społecznej, doprowadził do sytuacji, w której państwo Piastów weszło na arenę historii pisanej jako doskonale przygotowany organizm polityczny zdolny do stawiania oporu cesarstwu niemieckiemu. Podobnie jak wcześniej, tak i w drugiej połowie IX wieku sytuacja geopolityczna była dobra. Powstałe na gruzach wielkomorawskich państwo czeskie miało własne problemy, to jest walkę z naporem germańskim. Na wschodzie plemiona ruskie stawiały czoła kolejnym najazdom, w tym koczowniczych pieczyngów. Na zachodzie jeszcze przez wiele lat będzie trwała walka cesarstwa niemieckiego z plemionami zachodniosłowiańskimi. Piastowie rozpoczynali właśnie podbój sąsiednich plemion.